trenerzy męscy średnio sobie radzą z zarządzaniem 20 samicami alfa, więc zostałam również trenerką. Zrobiłam licencję, uprawnienia, najpierw licencję Grasrudce, później licencję UEFA B. No i tak już jeszcze mocniej zostałam w tej piłce, przy piłce, z piłką, przy okazji też podejmując różnego rodzaju inicjatywy związane ze sportem. I jak już grałam w tej Zawiszy ligowo i się okazywało, że coraz trudniej jest mi się ścigać z nastolatkami, to wtedy poznałam Jarka Paradowskiego, który przywiózł do Polski Walking Football. Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych, zrobiliśmy jeden wspólny trening Walking Footballu z częścią moich zawodniczek z Zawiszy Żgów. Jarek nam to po prostu pokazał. No ja już wtedy wiedziałam, że mogę żyć 200 lat i mogę 200 lat grać w piłkę. Super. I nie muszę się już ścigać z nastolatkami, bo jest coś, co mogę robić tak długo, jak długo będę w stanie chodzić. No właśnie, a jak wspominasz ten swój pierwszy trening, pierwsze zetknięcie z tą odmianą piłki nożnej? Chodzoną. Chodzono, tak. No, czy na pewno na początku trudno było nie biegać, bo to jest taki odruch, tak, że leci piłka i chcesz do niej dobiec, więc to była pierwsza trudność, czyli ta konieczność kontrolowania tego odruchu, ale to jest jak najbardziej do zrobienia. I teraz mogę w środę zagrać mecz walking footballu, w czwartek zagrać mecz w klasyczną piłkę, bo nadal w nią jeszcze ligowo gram i nie mam z tym najmniejszych problemów, żeby przestawić się z jednej odmiany na drugą. Druga rzecz to to, że to jest troszkę wolniejsza, tak? Więc nie trzeba się ścigać. Jest ograniczony kontakt fizyczny, więc nie trzeba się przepychać, grać siłowo. Jest bezpieczniejsza, bo jest zakaz grania górnych piłek, więc chodzi o to, żeby unikać urazów związanych z głową, mówiąc krótko. Jasne. I ja stwierdziłam, wow, to jest fajne, to jest super. I razem z częścią dziewczyn zaczęłyśmy już wtedy wspólnie z Jarkiem, jeszcze z trenerem Wojtkiem Czyżyckim budować taki zespół walking footballu. Najpierw mieszany, potem już osobno dziewczyny i chłopaki, a później te zespoły po prostu zaczęły naturalnie pączkować, bo było nas wszystkich coraz więcej. Gdybyś jeszcze, Ewa, opowiedziała więcej o samej tej dyscyplinie, no bo powiedziałaś, że rzeczywiście to jest chodzona piłka nożna, naprawdę się tam nie biega, jest bezpieczniejsza. Co jeszcze? Jakie są zasady? Co powinniśmy wiedzieć, jeśli pytamy o walking football? Myślę, że jeśli rozmawiamy o walking footballu, to trzeba mieć świadomość jednej rzeczy i ona jest absolutnie kluczowa, bo kwestie techniczne, czyli wielkość boiska, to czy gramy 4x4, czy 5x5, czy 6x6, to są naprawdę kwestie drugorzędne. Kwestia podstawowa to jest troska o bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo fizyczne, ale też psychiczne i emocjonalne, moje i osób razem ze mną grających. To jest taka współodpowiedzialność, że ja wchodząc na boisko myślę o sobie, o swoim poczuciu dobrostanu, tak to ujmę, ale myślę również i muszę myśleć o bezpieczeństwie tych wszystkich osób, które są dookoła mnie. Bez tego nie ma sensu zaczynać przygody z walking footballem. No i tu trochę wchodzimy na grunt grupy docelowej, dla której zrobiliście innowacje. Skąd pomysł właśnie na osoby starsze? Być może naturalnie, bo powiedziałaś, że mogę grać w piłkę teraz 200 lat, bo mogę grać w walking football, ale jak to się u was zaczęło? Czy wy wcześniej trenowaliście z osobami starszymi? Czy ty trenowałaś z seniorkami na przykład? Skąd pomysł właśnie, żeby podziałać tutaj z osobami starszymi? Po pierwsze, pomysł jest z zagranicy, bo tego rodzaju, bo akurat walking football, który my w Polsce dopiero zaczynamy, w Anglii istnieje już od wielu lat, tam jest w tej chwili około 1000 zespołów, u nas jest kilkanaście i to tam się to zaczęło i tam są kategorie wiekowe, nawet w turniejach, w rozgrywkach 40+5 u pań. U panów zaczyna to się od 50 roku życia, 50, 60, 70, a nawet ostatnio był mecz Anglia Północna versus Anglia Południowa, panów 80+, więc no to już jakby też ogniskuje, pokazuje, że można z tą innowacją, z tym pomysłem na grę zwracać się do osób starszych. Można grać z osobami w wieku 40 lat, 30, nawet 20. To wszystko jest, piłka nożna jest tylko pewnego rodzaju narzędziem do budowania zespołu osób, któremu frajdę daje granie wspólne w piłkę i masę korzyści za tym dalej idących. Natomiast już tutaj dopasowywanie czy samej gry, czy samego treningu do osób, które biorą udział, no to jest kolejna kwestia, tak? I, też, no, tak, mów. I jakby stąd też od razu gdzieś w naszych głowach była myśl, że okej, no u nas raczej ćwiczą na ten moment osoby młodsze, ale my już musimy się uczyć i przygotowywać do pracy z osobami starszymi. I od czego zaczęliście? Żeby skomponować taką pierwszą grupę, znaleźć pierwsze osoby do wdrożenia Walking Football u was? Wiesz co, u nas raczej młodsze osoby na ten moment, bo wprawdzie u panów jest już sporo panów w wieku 60 plus, aczkolwiek nadal dominują 50 plus latkowie. U pań na ten moment dominują 40 plus latki, ale też przybywa pań 50 plus. Sporadycznie się pojawiają w takim systematycznym treningu panie 60 plus. Natomiast zaczęliśmy jakby wchodzić z takimi treningami, z zajęciami do miejsc, gdzie są osoby starsze, żeby też sprawdzać, testować, też się uczyć, bo jakby nas takiej pracy nikt nie uczył, my się jej musimy sami nauczyć. Na żadnym z kursów czy konferencji trenerskiej w piłce nożnej klasycznej, na jakim ja byłam, nikt nigdy nie mówił nic o pracy z seniorami, o pracy z osobami starszymi, czy o pracy w ogóle z osobami o nieco mniejszym stopniu sprawności. Dlatego bo wasz manual... Od razu osoba starsza, to wiesz, ograniczenia możliwości fizycznych możesz mieć mając lat 20, nie musisz mieć lat 70. Dlatego wasz manual kierujecie do trenerów i trenerek, żeby dać im to narzędzie do pracy z grupami, które mają jakiś rodzaj ograniczeń, ale albo są właśnie osobami w starszym wieku. A powiedz, co dla ciebie było takim wyzwaniem, kiedy zaczynałaś tę pracę? Może masz jakieś anegdoty z tych pierwszych spotkań z osobami starszymi? Czy było tak łatwo też ich zachęcić, żeby spróbować tej innej gry? Nie? Jednak zawsze gdzieś w głowie mamy... No, że bieg za piłką, ta piłka nożna to jest to, kiedy biegamy, jak się nie da biegać, no to może się pojawić jakiś rodzaj oporu, a też wyobrażam sobie, że osoby starsze mogą mieć rodzaj, może nie tyle barier w głowie, ale też może takiej obawy, czy to na pewno jest dla mnie, czy sobie poradzę, czy się też na przykład nie uśmieszę, nie? Czy dam radę. Znaczy tych obaw jest bardzo dużo i nie oszukujmy się, to też nie jest tak, że tę innowację będziemy błyskawicznie wszędzie i w ciągu miesiąca wprowadzać. Tego się po prostu nie da zrobić. Jasne. To też bierze się trochę z tej naszej kultury jednak, że my, jeżeli myślisz i przeciętny człowiek myśli sport, to od razu następne skojarzenie to jest rywalizacja. Następne skojarzenie to jest porażka, zwycięstwo i tylko w tych kategoriach operujemy i wysiłek fizyczny. I teraz tak naprawdę, żeby mówić o wprowadzaniu walking footballu, to musimy mówić o całej zmianie definiowania pojęcia sportu i rekreacji. A to jest proces, więc on pewnie będzie długo trwał. Dla mnie wyzwaniem było, kiedy koleżanka, która wiedziała, że zajmuje się walking footballem, poprosiła mnie o poprowadzenie takich pokazowych zajęć w domu dziennego pobytu. Ja nie miałam pojęcia, czym jest dom dziennego pobytu, ale mówię, dobra, jasne, Ola, nie ma problemu, biorę piłki i wbijam. Jakież było moje zdumienie, jak weszłam do salki, okazało się, że siedzi tam przy stoliczkach 7 pań popijających herbatkę, zjadających ciasteczka, rozwiązujących krzyżówki. Najmłodsza z tych pań, Krysia, miała chyba 74 lata, najstarsza Bogusia 96. Ja mam z tymi paniami poprowadzić zajęcia i piłkę nożną. I dla mnie samej potrzebowałam kilkunastu minut, żeby sobie samej to jakoś poukładać, co w ogóle i jak możemy zrobić, bo do tej pory pracowałam z osobami plus minus, nie wiem, 40, 50, ale to nadal nie jest 70 lat. No i mówię, że dzień dobry i tutaj bardzo się cieszę i takie sobie ćwiczenia z piłkami porobimy. Panie tak spojrzały, ale to piłkę nożna? O nie, nie, nie. Halina, ja w piłkę to nie będę grał, no przecież ja się nie będę wygłupiać. Bożena, no powariowali już tutaj, w piłkę nam tam każą grać. I wręcz część pań była oburzonych, ale trzy stwierdziły, że no dobra, to jak już pani przyszła, to coś tam porobimy. I to były, wiesz, proste rzeczy, jakieś podawanie piłki, trochę takich ćwiczeń rozgrzewkowych, ogólnorozwojowych. Pograłyśmy rzucając piłkę w kolory, czyli taka zabawa z lat dziecięcych. Panie się coraz bardziej w to wkręcały. Te, które siedziały na krzesłach, zaczęły się przyłączać do tych ćwiczących, bo widziały, że po prostu jest wesoło, jest fajnie. Potem jeszcze udało nam się porobić jakieś slalomy z piłką między pachołkami. Później były jeszcze strzały na bramkę, gdzie bramką była kanapa. Na kanapie siedziała właśnie Bogusia, która nie mogła nawet chodzić, bo coś ma z biodrem, więc Bogusia siedziała na tej kanapie, machając rękoma i nogami, i to było i broniła te strzały koleżanek. I kiedy już skończyłyśmy zajęcia, dziewczyny powiedziały: Ewa, przyjdziesz jeszcze? I to był taki mój największy komplement chyba w karierze trenerskiej, bo to znaczyło, że to się po prostu podobało, że te panie poczuły się dobrze w czasie tych zajęć, a to o to chodziło, tak? Właśnie opowiadałaś mi o tej anegdocie, to zapadło mi dosyć mocno, nie? To Ewa, a przyjdziesz jeszcze, a jeszcze się spotkamy, ale powiedziałaś na początku, że naprawdę potrzebowałaś kilku minut, żeby przeorientować, jak ułożyć tę sytuację trenerską, bo też o tym jest wasz manual, nie? O takim trochę przeorientowaniu trenera na zupełnie inne cele, na ułożenie inaczej w ogóle tego sposobu pracy z grupą, budowania zespołu. Gdybyś mogła też powiedzieć parę takich swoich 5 wskazówek, najważniejszych takich, jakbyś mogła dać nam tutaj, być może mamy tutaj trenerów w ogóle piłki nożnej, takich 5 wskazówek złotych od siebie, nie? Jakby co trener Walking Football warto, żeby zrobił, albo czego ty się nauczyłaś, co dla ciebie jest takim po prostu złotem, podstawą i taką ważną zasadą pracy z grupą? Po pierwsze to, że musisz się nauczyć swojej grupy. Mhm. I to jest jakby punkt wyjścia do tego, żeby móc zrobić cokolwiek dalej. Musisz poznać osoby, które przyjdą na twoje zajęcia i ich potrzeby. I dopiero to, co chcesz im zaproponować jakby w ramach zajęć, w ramach treningu, musi być jak najbardziej zbliżone do tego, by odpowiedzieć na ich potrzeby. Bo przychodzą, wiesz, no w mojej w tej chwili grupie plus minus 20-osobowej osób ćwiczących, ja mam osoby, które mają lat 20 i osoby, które mają lat 65. Mhm. Dominują kobiety, ale jest też kilku panów. Zdarza się, że ktoś przyjdzie z dzieckiem. Kilkunastoletnim. I teraz jakby mając moją grupę, ja muszę gdzieś szybko w głowie dokonać analizy, okej, dobra, to co zrobić, żeby... Są też osoby, które dopiero się uczą grania w piłkę, posługiwania się piłką, nogami. Są takie, które mają za sobą ileś lat grania w piłkę na poziomie zawodniczym, więc też mamy do czynienia ze zróżnicowanym poziomem umiejętności. Teraz co zrobić, żeby ci, którzy mało potrafią, czegoś się nauczyli, ci, którzy dużo potrafią, żeby się nie nudzili, bo jak będzie za prosto, to im będzie po prostu za nudno. Co zrobić, żeby oni też dużo między sobą nawiązywali relacji, wzajemnych interakcji, czyli takie nastawienie na integrację grupy. I ja myślę, że to jest ten moment, który jest taki najtrudniejszy. Mm-hmm. I oczywiście jest na to kilka różnych sposobów. jakichś takich skilli, jak to zrobić. Na przykład, kiedy proponuję na zajęciach ćwiczenia w parach, aha, to zmieniam osoby w parach. Czyli robimy jakieś ćwiczenie 2 minuty, mówię, ok, zmiana w parach. Znajdźcie sobie kogoś innego. I za 2 minuty następne. Zmiana w parach. 2 minuty. Zmiana w parach. Właśnie po to, żeby te osoby, które już przychodząc na przykład się znały, to one chcą tylko ze sobą. No, jest taki lęk przed kimś nowym, nie? Mhm. To już nie ma wyjścia, no trzeba zmienić parę. Jak każesz komuś pół godziny ćwiczyć z jedną osobą, która być może mało potrafi, a ta z pary dużo potrafi, to się zacznie frustrować, no bo też chce mieć z tego jakąś frajdę. Jak zmieniasz i każdy wie, poza tym nie wszyscy się tak samo lubią w grupie, no nie sposób, żeby się 20 osób lubiło dokładnie tak samo, ktoś kogoś lubi bardziej, ktoś kogoś mniej. Ale jak ten ktoś wie, że w tej parze będzie 2 minuty, to nawet jeśli ma być w tej parze z osobą, którą mniej lubi, 2 minuty da radę. Na rzecz wspólnoty. Tak, tak, bo wiesz, że za chwilę te pary się zmienią, już będzie ktoś inny. Poza tym ćwiczymy w parze, no to fajnie, żebym znała twoje imię chociaż, nie? No. W ogóle to, co mówisz, to jest też takie zupełnie zmiana tego, kim jest trener na boisku i co my jako drużyna chcemy osiągać, grając razem, nie? Bo tak naprawdę czymś innym staje się gol do wspólnej bramki, bo trochę tym golem do wspólnej bramki okazuje się to, że się lepiej poznajemy, że jest ta wymiana międzypokoleniowa, że czujemy się dobrze po prostu w swoim towarzystwie, nie? I ten trener musi mieć nowe kompetencje. Jakby to jest osoba, która, pamiętam jak mówiłaś, trener, który chce działać z Walking Football, musi chcieć się uczyć nowych rzeczy, musi umieć lubić budować zespoły, musi umieć lubić i facylitować czasami konflikty na rzecz budowania wspólnoty. A powiedz mi, bo wyobrażam sobie, że jednak wyrzucenie czasami z głowy tego głównego celu, czyli osiągania wyników, może być niełatwe dla nich. Pewnie część osób będzie chciała po prostu trenować, mieć dobre wyniki. Czy spotkałaś się z takimi sytuacjami, nie? Że na przykład w grupie... Mhm. Tak, i oczywiście takie sytuacje też są i też, wiesz, to oczywiście może być tak, że będziesz miała w grupie osoby, dla których ta chęć rywalizacji i wygrywania będzie istotniejsza, ta potrzeba od wszelkich innych. I czasem będzie tak, że dojdzie do jakichś podziałów w zespołach, tak? No bo jakby potrzeby osób już w którymś momencie rozjadą się tak bardzo, że no mogą się okazać być nie do pogodzenia. I teraz jako trenerce, trenerowi, no też no trzeba czasem wziąć na klatę, że no nie sposób sprostać wszystkim oczekiwaniom. Taka chęć i takie nastawienie na ten wynik sportowy, na rywalizację w większości dotyczy osób, które były związane ze sportem. Mhm. Zawodniczo. Dyscyplina, z jaką były związane, nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast to, że długo uprawiały jakąś dyscyplinę jako zawodnik, jako zawodniczka, jako trener, jako trenerka. To w tych obszarach ta tendencja jest dominująca dla osób, które powiedzmy były ze sportem luźniej związane, nie brały tak aktywnie udziału w tym współzawodnictwie sportowym. Im jest łatwiej jakby dostrzegać inne aspekty, ale też inne cele, które z użyciem sportu mogą być realizowane. Czyli ten aspekt społeczny, ten aspekt więziotwórczy, międzypokoleniowy, przyjaźni, sympatii, bo to trochę na tym polega. Dookoła takich właśnie wydarzeń i treningów udało się Wam albo wypączkowały inne wydarzenia? Bo jestem ciekawa, czy mogło to dać też... jakiś taki pretekst do spotkań poza boiskiem, bo boiskiem zupełnie nowych, nie? Że ten rodzaj wspólnoty takiej sportowej dał okazję do czegoś nowego jeszcze. Oczywiście, że tak, bo to w ten sposób działa. W maju byliśmy z dziewczynami z mojego zespołu na międzynarodowym turnieju na Majorce. Wow, super. Super, turniej był 3-dniowy, pojechałyśmy na tydzień. Czyli świetnie. Turniej był tylko takim dodatkiem do tego, że jedziemy wspólnie na urlop. W grupie, w której się dobrze czujemy, mamy 2 dni bez grania, bez treningu, wypożyczamy samochody, jeździmy, zwiedzamy, cieszymy się pięknymi widokami. Świetnie. I potem jeszcze mamy 2 czy 3 dni wspólnego grania, więc jeszcze do tego dokładamy pasję, która gdzieś tam nas ze sobą łączy. Więc tu masz, zobacz, jeden aspekt. Dziewczyny z zespołu Stars zorganizowały turniej przeciw homofobii, tak? No bo mówię, to przeciwdziałanie wykluczeniu wszelakiemu gdzieś w tym walking footballu cały czas się przewija, tak? Jest jednym z takich dominantów. Koleżanka organizowała Dzień Seniora w swojej gminie, zadzwoniła: Ewka, podjedziecie z dziewczynami, pokażecie, jak to wygląda, będzie trochę seniorów z mojej gminy, może wezmą udział. Nie ma problemu. Skrzykujemy się, wsiadamy w samochody, jedziemy, gramy, dołączają się osoby z danej społeczności i przez godzinę czy 2 godziny bawimy się razem w granie w piłkę, więc takich pączkujących dookoła rzeczy dzieje się po prostu dużo. Super, super, świetnie, cieszę się, bo jakby wow, słucham tego takim marzeniem, żeby mieć w ogóle taką wspólnotę wokół siebie grającą. Jest taki wzór do naśladowania, to jest zespół Barnet z Anglii. Aha. I jest wzorem, bo? Jest wzorem, bo tam klub walking footballu jest częścią społeczności lokalnej, która czuje się współodpowiedzialna za społeczność lokalną, więc tam sobota wygląda tak, że spotykamy się o godzinie 9:00, ale nie na boisku, tylko spotykamy się na śniadaniu w domu seniora i z osobami, które już nie chodzą, nie są w stanie brać udziału w zajęciach fizycznych. Stujemy razem śniadanie, czytamy książki, gramy w szachy, w warcaby, wyprowadzamy wózkowiczów na spacer, spędzamy tam 2-3 godziny, żegnamy się, idziemy na boisko, tam robimy sobie trening, po treningu robimy sobie grilla, a po grillu jeszcze robimy ściepę, jedziemy do marketu i kupujemy te rzeczy, o których mówili ci z domu seniora, że ich potrzebują. Fajne. Widzę, że pojawiło się pierwsze pytanie. Może niech to będzie taki dobry bodziec do tego, żeby otworzyć czat. Bardzo zachęcamy. Tutaj mamy pytanie od Zbyszka. Czy ten zespół z Anglii ma jakieś wsparcie na przykład władz lokalnych? Czy Ewo, orientujesz się może? Zbyszku, szczerze mówiąc, nie wiem. Z tego, co przy okazji udziału w różnych wydarzeniach, też międzynarodowych turniejach, to finansowanie i wsparcie tych zespołów walking footballu jest bardzo różne. Już nawet nie mówię o kraju, ale nawet na szczeblu poszczególnych samorządów, miejscowości. Część tych zespołów jest utrzymywana przy klubach sportowych dużych. Tak jest w Almelo, gdzie jest Heracles Almelo, klub z Eredivision, czyli z tej najwyższej klasy rozgrywkowej ligi holenderskiej, klasycznej piłki nożnej, i jakby Heracles część swoich środków przekazuje na Gold Stars Heracles, czyli na tę część związaną z walking footballem. Mają w tych samych kolorach koszulki, te same loga, i tutaj klub też daje boiska, możliwość korzystania ze stadionu, to jest taka współpraca, tak? Między klubem piłkarskim, dużym, a tym stowarzyszeniem zajmującym się walking footballem. Część, z tego co wiem, wygląda tak, że te stowarzyszenia korzystają ze środków jednostek samorządu terytorialnego, czyli tak jak u nas w Polsce niektóre stowarzyszenia też z dotacji przecież i konkursów ofert korzystają. Część korzysta z darowizn i to są darowizny zarówno od osób fizycznych, jak i od firm. Część utrzymuje się tylko i wyłącznie ze swoich własnych składek. Więc tutaj te formy tego wsparcia i finansowania są po prostu bardzo różne. Na pewno trochę pomaga to, że jest to ekipa zakorzeniona lokalnie, nie? Jak wspomniałaś o tych filmach lokalnych, to te pikniki być może charytatywne, więc rzeczywiście tych sposobów tu może być sporo. A jak to jest u Was? To tak od razu podpytam. No, na pewno to, że jest teraz innowacje, zrobiliście fajną, jest ten manual, więc to też jaki rodzaj budżetu był na rozwinięcie tego, to, że się teraz dzieje upowszechnianie. Ale jak sobie też radzicie jako ekipa, która ten Walking Football chce upowszechniać? Przede wszystkim utrzymujemy się z naszych własnych środków, tak? Czyli zrzucamy się na to, żeby zapłacić chociażby za wynajęcie sali czy boiska. Jeśli uda nam się pozyskać jakieś wsparcie grantowe, to super, ale to nie jest tak, że jak jest grant, to coś robimy, jak nie ma grantu, to nic nie robimy. Też jako Stowarzyszenie Walking Football Polska mamy takich partnerów biznesowych, kilka lokalnych firm, które te działania wspierają. Więc te środki są różne, przy czym akurat dotacji takich samorządowych jest tu najmniej na ten moment. Aha, najmniej. Okej, dobrze. Mówiłaś dużo o tym, o animacji, o tym, co jest, o integracji międzypokoleniowej, a ja bym tak chciała troszkę od strony fizycznej, bo wspomniałaś o bezpieczeństwie też osób starszych. No i mówiłaś mi o tym, że Walking Football ma dobroczynny wpływ na zdrowie osób, które grają w tę dyscyplinę. Powiedz o tym proszę więcej. W kontekście zdrowia to musimy sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Że z jednej strony mówimy o aktywności fizycznej, czyli każde ćwiczenie ruchowe, no to raz, że usprawnia nam nieco to ciało, a przynajmniej zapobiega temu, żeby pozostało, znaczy daje szansę na to, że pozostanie sprawne jak najdłużej, tak? Czyli ogranicza te procesy degeneracyjne. Natomiast to, co dla mnie jakby jest w tym kluczowe, o czym chyba rzadko mówimy nawet w takim kontekście medycznym, to, że gry zespołowe mają olbrzymie znaczenie jako profilaktyka chorób neurodegeneracyjnych, czyli Alzheimer, demencja, ograniczenie funkcji poznawczych. Bo nawet w takiej naszej powszechnej wiedzy osób niezwiązanych ze sportem, no to gdzieś tam wiemy, że no dobra, no to żeby się mózg nie starzał, no to trzeba grać w planszówki, trzeba rozwiązywać krzyżówki, warto czytać, bo to jednak też te funkcje poznawcze rozwija. A były robione badania, które badały wpływ uprawiania różnych dyscyplin sportu na funkcje poznawcze. Tylko, kurde, ja nie przypomnę sobie teraz, kto te badania robił, gdzie i kiedy, bo pamiętam, po prostu skupiłam się tylko na rezultacie tych badań. I teraz różne dyscypliny sportu jakby zmierzono pod tym kątem, jak bardzo aktywizują mózg. No i teraz wszystkie dyscypliny indywidualne wypadły dużo słabiej niż dyscypliny zespołowe. Siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna. Dlatego, że po pierwsze jest bardzo dużo bodźców w czasie gry. Bodźcem są twoje koleżanki i koledzy z zespołu, koledzy i koleżanki z zespołu przeciwnika, piłka, która temu wszystkiemu towarzyszy, zmiana położenia tej piłki, zmiana położenia każdej z osób na boisku, trybuny, czyli całe to otoczenie dookoła, i to się wszystko dzieje bardzo szybko. Więc trzeba to ogarnąć. Więc jest zmienność sytuacji. Praktycznie z sekundy na sekundę. I teraz chcąc grać, ty musisz błyskawicznie podejmować decyzję. Czyli to nie jest tak jak rozwiązanie krzyżówki, że siadasz, herbatka, wieczorek, ciepełko, masz czas nieograniczony, nie rozwiązujemy krzyżówek na czas. Przynajmniej ja nie znam osób, które na czas rozwiązują krzyżówki. a tutaj masz ograniczony czas, czyli dostajesz podanie i ty masz sekundę czy dwie na to, żeby zdecydować, co dalej z tą piłką zrobić, a czasem masz tylko ułamek sekundy. Więc musisz zeskanować przestrzeń, twój mózg musi zobrazować sobie sytuację, przewidzieć następne kroki, następne działania, podjąć decyzję i jeszcze ciało się musi uruchomić, żeby te decyzje jakby fizycznie wykonać. Więc kiedy myślę o walking footballu w tych kategoriach, to myślę sobie wow. To tak jakby, wiesz, w godzinę gry rozwiązać 1000 krzyżówek. Super. I dobre hasła jeszcze wstawić pewnie. I jeszcze dobre hasło. Ale wiesz, to jest też trudność, bo parę razy udało mi się mamę moją 74-letnią zabrać na trening. I Jadwiga powiedziała, wiesz co dziecko, w tym walking footballu wszystko jest super. Trening jest super, bo ja tam poznaję nowe dziewczyny, a wiesz, jak się ma 70 lat, to się nie poznaje nowych ludzi. Przecież nie będziesz ludzi w kolejce do lekarza zaczepiać. Hej, zaprzyjaźnimy się, pogadamy. Raczej twój krąg znajomych się kurczy i to kurczy się szybciutko. Więc to jest fajne, tak? Bo ja idę na trening, są nowe osoby, ja mogę z nimi pogadać. W zasadzie nawet muszę, bo ty ciągle każesz nam do siebie gadać na tym treningu, więc to nawet nie jest, czy chcę. Ja muszę. Te slalomy z piłką, te ćwiczenia, czy rzucania, czy podawania, to jest wszystko fajne, ale wiesz co, Curusi, ta gra to już chyba nie dla mnie, bo tam się dzieje za dużo, za szybko i ja już trochę nie nadążam. Ale fakt, że w grupie, w której moja mama ćwiczyła, była jednak osoby raczej młodsze od niej. Więc to tempo już dla mojej mamy było za duże. I jakie rozwiązanie tej sytuacji wtedy? Jeżeli dostajemy taki komunikat właśnie od jednej, dwóch osób, że no to tempo za szybkie. Co byś proponowała takiemu trenerowi, trenerce? Wiesz, to tutaj przy takim wyzwaniu? Generalnie po pierwsze to proponuję, żeby nie robić treningu opartego tylko na grze. Bo gra dla większości osób będzie czymś super, ale wcale nie musi być super dla wszystkich. Po drugie, tak dobierać osoby do grup ćwiczących, żeby w każdym zespole znalazły się zarówno osoby, które potrafią więcej, jak i potrafią trochę mniej, są na podobnym poziomie, żeby te zespoły, które mają między sobą rywalizować w tej gierce treningowej, żeby były jak najbardziej zrównoważone. Po trzecie, jeżeli nawet ta gierka zajmuje z tego treningu 15 czy 20 minut, to nawet osoba, dla której ta gra nie jest aż taką przyjemnością, jak dla innych, uczestniczy w niej, bo wie, że to jest to kwestia tych 15-20 minut, najwyżej jeżeli ma po prostu trochę już za dużo, to staje sobie gdzieś trochę bardziej z tyłu, albo mówi, wiecie co, to ja teraz muszę już zejść, już mi jest trochę za dużo, tak? I też dajesz prawo, jak czujesz, że jest ci za dużo, to po prostu powiedz, to też jest okej. I my to szanujemy i nie mówimy na siłę, Jadzia, graj, musisz grać. Nie musisz, możesz. Myślę, że też wasza innowacja, wasza propozycja jest też o tyle ważna dla tu i teraz, dla teraźniejszego, dla teraźniejszości, ponieważ osłabia ten negatywny trend wzmagającego się osamotnienia, nie? Wszelkich społeczności i młodych ludzi, ale szczególnie osób starszych. Więc jeżeli mamy tu osoby, które zastanawiają się nad tym, czy warto zacząć i jak zacząć, no to tu macie głos z pierwszej ręki, że tak, że to działa, a też wszyscy się starzejemy, a też dzieciaków w klubach jest trochę mniej, bo też pamiętam, jak wspomniałaś, jak rozmawiałyśmy, jak przygotowałyśmy się do tej rozmowy, że kluby niektóre zaczynają niestety wziąć pustkami, dlatego że jest trochę mniej dzieci, dzieciaków się mniej rodzi, mają inne możliwości. Więc warto byłoby też zrobić użytek z tej infrastruktury, która jest i z tej kadry, która mogłaby się przydać właśnie przy walking football, prawda? Tak, ale. I tu znowuż wracamy do punktu wyjścia, czyli trener, trenerka, która pracuje z dziećmi, z młodzieżą, niekoniecznie musi umieć pracować z osobami starszymi, czy z osobami o o nieco mniejszych możliwościach psychofizycznych, bo to jest jednak trochę inny rodzaj pracy. Mhm. I jakby tak długo nie zaczniemy się uczyć, jak pracować, to boję się, że może być trudno to wdrożyć, bo same bramki, boiska, piłki i pachołki nie rozwiązują problemu. Tutaj kluczowa jest ta osoby prowadzącej zajęcia, w moim przekonaniu, bo sprzęt, technikalia, naprawdę to jest... Wszystko jest do zrobienia, ale ta osoba, która się tym zajmuje, która to prowadzi, no jednak musi posiadać zestaw pewnych umiejętności, jakiś minimalny chociaż poziom wiedzy na temat tego, jak się uczą osoby starsze, bo uczą się inaczej, na temat tego, jak rozpoznawać ich potrzeby, bo to też nie zawsze jest tak, że ktoś ci po prostu powie. Czasem trochę z tego, co wyczytasz na twarzy, dowiadujesz się, co się podoba, a co jest niefajne. I to jest trudność, w moim przekonaniu największa. I to, że pracujesz jednak ze zróżnicowaną pod względem możliwości i umiejętności i potrzeb grupą, bo kiedy pracujesz z dziećmi, najczęściej też z dziećmi pracuje się rocznikowo, czyli masz 2-3 roczniki, tak? Czyli masz dzieci mniej więcej w jednym wieku, mniej więcej, wiadomo, zawsze są osoby sprawniejsze fizycznie i nieco mniej sprawne, ale powiedzmy, że to jest mniej więcej podobny poziom sprawności, a tutaj ten wachlarz różnorodności jest olbrzymi i to z jednej strony jest olbrzymi plus, no ale z drugiej strony jest to też olbrzymie wyzwanie. Ale tak, też olbrzymia satysfakcja. No właśnie. Myśmy tak naprawdę potraktowali to jako punkt wyjścia do tego, żeby ten walking football rozwijać. Jako pewną bazę. I my też absolutnie nie twierdzimy, że my już wszystko wiemy w tym obszarze. Bo to dla nas nadal również jest obszar, który dopiero poznajemy. I też to, co... Bo zrobiliśmy 2 szkolenia dla trenerów. Jedno w ramach testowania innowacji, teraz chyba 3 czy 4 tygodnie temu na następne w ramach programu mikrograntów w województwie łódzkim, to, że my się wzajemnie na tych szkoleniach od siebie uczymy. To nie jest tak, że przychodzi Jarek Paradowski, czy ja, czy Beata Kurgan, która też takie szkolenie już prowadziła i my głosimy prawdę objawione, bo to zupełnie nie o to chodzi. Spotyka się grupa 10-15 osób, które chcą różne rzeczy robić, część z tych osób już prowadzi jakieś zajęcia albo brała udział w zajęciach jako zawodniczki, zawodnicy myślą o swoim zespole, w swojej społeczności, żeby nie dojeżdżać 30 czy 50 kilometrów na trening. Ale te wszystkie osoby mają jakieś swoje doświadczenia. Teraz te szkolenia są to również po to, żeby się tymi doświadczeniami wymienić, czy ktoś, kto pracuje z osobami uzależnionymi albo z osobami, które są w trakcie terapii chorób psychicznych, tak? I wspólnie zastanawiamy się, jak to nasze narzędzie mogłoby zafunkcjonować w tej grupie. Co trzeba byłoby do niego dodać, a co od niego odjąć, żeby tutaj mogło się to zadziać. I to trochę o to chodzi, tak? Że wiesz, no długopis został wynaleziony po to, żeby nim pisać, ale równie dobrze możesz nim komuś wydłubać oko. Jest to tylko narzędzie. Jak go użyjesz, O wszystkim decyduje cel, w jakim chcesz go użyć i sposób, w jaki go użyjesz. Tak samo Walking Football jest narzędziem. Od razu mi się ciśnie, widzisz, pytanie od razu na usta. No właśnie, dla jakich grup według Ciebie i Walking Football jeszcze by się świetnie sprawdził? A może mieliście już jakichś trenerów, którzy mówili, o dobra, to tutaj, bo tutaj mam taką grupę i to będzie świetne. Gdzie widzisz szczególnie te szanse? Gdzie szczególnie widzisz te społeczności? Gdzie ten Walking Football warto byłoby implementować? Może tutaj mamy osoby, które pracują. Wiemy, że zapisała się jedna z osób, która pracuje z osobami z ograniczeniami fizycznymi, z niepełnosprawnościami. Jak Ty o tym? O implementowaniu Walking Football w różnych społecznościach i środowiskach. W moim przekonaniu to jest narzędzie, które możemy zaimplementować wszędzie. Mhm. Bo też na zajęciach w ramach wizyty studyjnej osób z Wielkopolskiego Centrum Polityki Społecznej. Właśnie, dziękuję. Dziękuję Marlina, bo to jest strasznie trudna nazwa i wypadła mi z głowy. Ale też w ramach tej wizyty studyjnej prowadziliśmy takie szkolenie, taki trening i były też osoby na wózkach. I to też dla nas było wyzwanie i razem z Jarkiem mocno się zastanawialiśmy, kurde, jak ten trening zrobić? No bo tu jednak, okej, nie biegasz, ale chodzisz, używasz obu nóg i jak to zaimplementować, jak to pogodzić i to też się dało zrobić, tak? Że okej, ćwiczymy podania, ale może ten, kto może te podania wykonuje nogami, kto nie może nogami, wykonuje je ręką. Mhm. Czyli na bieżąco wymyślaliście zasady dla tej grupy? Ale rzeczywiście, że tak. Mhm. Okej. Jeżeli gramy w tak zwanego dziadka i w środku jest osoba na wózku i wózek potrafi świetnie blokować podanie, tak? I to są takie drobne rzeczy, wiesz, że to potrzeby i możliwości osób. Myśmy prowadzili Walking Football Family, czyli takie spotkania w niedzielne przedpołudnia, gdzie przychodziły całe rodziny. I zdarzyło nam się mieć wnuczka, ojca i babcię. I robiliśmy trening i graliśmy wszyscy razem w piłkę. I to też było do zrobienia. I czy dzieci, które grają razem z rodzicami, tak ci mówią, że nawet do nas na zajęcie, no kurczę, nie masz co zrobić z dzieckiem, po prostu wiesz, że zabierzesz je ze sobą na trening i ono też będzie brało w tym treningu udział i to jest okej. Nikt się tu nie będzie oburzał. Po prostu zrobimy coś inaczej, coś dodamy, coś odejmiemy i gramy. No. Ćwiczymy razem. Więc też rozmawiałam z panem, który pracuje w ośrodku czy fundacji, już teraz wam nie powiem, dzieciakami z ograniczeniami bardziej psychicznymi. Mhm. I mówi, że dobra, ale to też muszę się zastanowić, bo wszystko fajnie, ale muszę się zastanowić, jak to jeszcze uprościć, bo seniorzy byli z ograniczeniami mobilności, takimi już naprawdę dużymi, więc to w moim przekonaniu to tu nie ma chyba ograniczeń już w tej chwili. No. A powiedz mi, jeżeli chciałabym wprowadzić Walking Football od jutra u siebie. Od jutra, u siebie. Powiedzmy, na Jeżycach. Na Jeżycach. Poznań. Mam grupę, no może znam tam dwie świetne seniorki blisko po sąsiedzku. Od czego zacząć? Jakbyś miała tak powiedzieć, no co taka osoba ma zrobić? No, bo to, co mówisz, jest przekonujące, no, trzeba to robić. No, jedziemy. Też na Jeżycach, dobra. Mhm. No to po pierwsze, masz te dwie seniorki, one pewnie mają jakieś swoje koleżanki, no to najpierw musisz z nimi pogadać. Okej. Czyli budujemy relacje. Słuchaj, Halina, znalazłam takie fantastyczne coś i zrobimy sobie takie jedne zajęcia, przyprowadźcie koleżanki i zrobimy sobie takie jedne zajęcia i wy zobaczycie, czy wam się to podoba. Bierzesz na te zajęcia jeszcze ze 2 czy 3 zaprzyjaźnione koleżanki, żeby mieć tam grupę przynajmniej tych 5-6 osób. No to jest jednak gra zespołowa. No, chociaż mini zespół dobrze, żeby był. 1 na 1 ciężko jest tu cokolwiek zrobić. Dlatego nawet firmy komercyjne tego nie robią, bo najtrudniejsze jest budowanie tego zespołu. Rozumiesz, karnet na siłkę każdy sobie może kupić sam. Na kijki też każdy może przyjść. Jesteś 1 na 1 z trenerem, też git, pospacerujemy. Ale już w piłkę 1 na 1? Tak, średnio. Tak jest. Więc to jest pierwsze co, czyli tą grupkę. Mamy grupkę, tak. To, no to mamy grupkę. Tam... Mhm. Mamy grupkę. No i teraz pytanie, czy ty chcesz takie zajęcia poprowadzić sama, czy ty chcesz, żeby ktoś ci je poprowadził? Żeby ktoś. Dobra, no to dzwonisz do mnie, pytasz mnie, kiedy mam czas, zapisujesz się w grafiku na 2026 na październik. Ja już wsiadam w samochód i jadę, nie? Wspaniale. Nie, oczywiście żartuję teraz. Jak do lekarza. To taki żart był. Nie, no spokojnie. Ale właśnie dlatego potrzebny nam jest ten manual, żeby sklonować Ewę. Tak. Ewa, więc właśnie. Jak? No właśnie. Co, żeby szybciej? Żeby szybciej. Tak. Nie, no oczywiście my możemy przyjechać wcześniej, tak? To jest kwestia tylko zgrania terminów. Co do zasady, wystarczy nam zwrot kosztów za paliwo, żebyśmy nie musieli do tej wycieczki dokładać ze swoich. Stawiacie ciasto, my się pakujemy w 4-5 osób, nas jest 5, was jest 5, mamy zarąbisty trening dla 10 osób. I wtedy Aga się uczy od was, jak to się robi? Dokładnie tak. Sama? Tak. Okej. Dlatego, że to też nie ma co się bać. Nawet jeżeli taka osoba sportuje rzadko, ostatni raz piłkę nożną grała w wieku 15 lat i też została wykluczona. Świetny moment, żeby wrócić do kariery. Doskonały. Super. I próbujemy. Bo tak naprawdę to też nie jest tak, że w każdej społeczności, w której my to zaproponowaliśmy, to zatrybiło, bo były takie, w której to, mówiąc kolokwialnie, nie zażarło. No i okej, nie zawsze zażre. Wyobrażam sobie, że, bo myślę sobie o takich konfiguracjach, które były możliwe. Niestety ciebie nie sklonujemy, ale zapraszać, myślę, że to jest genialny pomysł. Państwo słyszą, że zapraszać można. Kontra Ewa jest dzisiaj z nami, ale też no, kontakt jest, Ewa nie znika, więc zapraszać można. To jeszcze ja też zapraszam do nas na trening, tak? Bo jeżeli masz wątpliwości, czy to jest okej, przyjdź po prostu do nas na trening, weź udział w treningu, bo najlepiej jest samemu czegoś doświadczyć. Znaczy, nawet jak robimy szkolenia dla trenerów, to zaczynamy takie szkolenie od tego, że najpierw robimy sobie wspólny trening. Ty najpierw musisz doświadczyć, a potem możesz o czymś gadać. Zastanawiam się też, czy byłaby możliwa taka konfiguracja w stylu ktoś, kto bardzo czuje lokalnie budowanie społeczności, animowanie społeczności na różnych poziomach, a trochę mniej się pewnie czuje ze sportem i prowadzeniem w ogóle zajęć sportowych, no bo ten rodzaj wyobraźni ma umieszczony gdzieś trochę indziej. I czy taka osoba, gdyby poszła do trenera, trenerii albo w ogóle osoby, która jakoś tam ciałem pracuje i czuje sporty zespołowe, to może taki tandem byłby też fajnym rozwiązaniem? Ja uważam, że to w ogóle byłby fantastyczny tandem. Wtedy też ta jakby... to odpowiedzialność za grupę się trochę rozkłada. Tak. Więc super. I też to nie musi być trener piłki nożnej z licencjami, z uprawnieniami, tak jak rozmawiałyśmy na początku. Tak? To może być osoba, która po prostu w piłkę grała. Zna te podstawowe pojęcia, ma podstawowe umiejętności. Bo na początek tyle wystarczy. Super. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Na czacie widzę, że nie, ale może ktoś chciałby zadać pytanie mówiąc, tak żebyśmy usłyszeli. Widzę, że na razie są wyciszone w większości mikrofony, ale zachęcamy. Ja mogę zabrać głos? Oczywiście, zapraszamy. Witaj Ewuś raz jeszcze. Cześć. Ja powiem tak, bo Ewa powiedziała tutaj super świetnych dużo rzeczy właśnie w temacie, jak zadawałaś pytania odnośnie tego, jak zacząć, jak zainspirować seniorów. Ja jestem przykładem tego, że mnie zainspirował senior, który właśnie poznał Walking Football kilka lat wcześniej i jak gdyby on mi pokazał, a ja z racji tego, że jestem trenerką, co prawda zupełnie odrębnej dyscypliny sportowej, ponieważ ja przez całe życie swoje, dzisiaj mam już 53 lata, nigdy nie wstydzę się swojego wieku, natomiast ponad 40 lat trenuję sztuki walki, więc zupełnie abstrakcja i tak naprawdę to pewnie Ewa mogłaby powiedzieć, kiedy miałyśmy przyjemność wiele razy już grać ze sobą w wielu różnych meczach i również uczestniczyć we wspólnych treningach, które są wspaniałe, potwierdzam. Poza tym Ewa jest ogólnie świetną osobą i myślę, że właściwy człowiek na właściwym miejscu i myślę, że wspólnie gdzieś tam wszyscy ci, którzy w tym Walking Footballu już są, na pewno zrobimy fajną robotę, żeby całą Polskę zarazić i pewnie nie tylko seniorów, bo myślę, że patrząc na dzisiejszą młodzież, to musimy chyba już zacząć ich zarażać Walking Footballem, bo mam wrażenie, że niedługo polska piłka nożna w ogóle nie będzie istniała na poziomie takim właśnie, jakim powinna. Oczywiście to taka, wiecie, mała dygresja do naszej reprezentacji panów, ale właśnie patrząc jako trenerka właśnie karate, gdzie mam do czynienia z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, jak i seniorami, to po prostu widzę, jak to wszystko wygląda i mam wrażenie, że seniorzy, ja prowadzę zajęcia z seniorami, oczywiście takie bardziej rekreacyjne pod kątem zdrowego kręgosłupa, różnych rzeczy, ale powiem wam, że mam wrażenie, że ci seniorzy są bardziej sprawni niż niejeden dzieciak czy młodzież w tym wieku teraz, tak jak się obserwuje. To tylko tyle, co chciałam powiedzieć. Także jeszcze raz ja bardzo dziękuję, że mogłam właśnie poznać Ewę, ponieważ jest wspaniałą osobą i ja jak gdyby tutaj, no nie dosyć, że mój senior, jeden z moich seniorów, którzy nadal ćwiczą u mnie zajęcia, z którymi coś tam razem stworzyliśmy, natomiast ogólnie ta piłka jest wspaniała i myślę, że nieważne ile mamy lat, ważne, że chcemy coś wspólnie robić i właśnie poznawać nowych ludzi i to jest fajne. Bożena, a powiedz twój ulubiony moment w treningu, bo jestem bardzo ciekawa w ogóle, tak. Mój ulubiony moment w treningu? Tak, ja ogólnie kocham trening, bardzo się cieszę i też jestem wdzięczna, bo zauważyłam, że Ewa niektóre elementy mojej rozgrzewki, które gdzieś tam prowadziłam, wprowadziła i powiem szczerze, byłam bardzo pod wrażeniem, że moja część rozgrzewki, która jest bardziej pewnie pod karate, aczkolwiek myślę, że bardzo dobrze sprawdza się w piłce nożnej przedtreningowo, ponieważ jest to krótki, szybki trening, ale rozgrzewający różne partie mięśniowe, ale ogólnie, ja jestem chyba crazy na punkcie sportu w ogóle, ponieważ ja nawet jak miałam nogę w gipsie raz w życiu, to z gipsem nie potrafiłam po prostu nie iść na trening karate, mimo że i tak niewiele mogłam zrobić, tak? Aczkolwiek mogłam stanąć przynajmniej na jednej nodze i coś tam podziałać, zawsze coś porobić. Ale to jest to, jak człowiek po prostu jest, wiecie, ma schizę na punkcie sportu, to dlatego tak się dzieje. Wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy Ci za głos. No i to jest, wiesz, to co powiedziała Bożena, tak? Że my się wzajemnie od siebie uczymy. I to jest też to, ten kapitał, który w Walking Footballu jest, że tam są osoby raczej starsze. Osoby z doświadczeniem życiowym, bagażem różnym, nie tylko sportowym, po prostu życiowym. I ta możliwość czerpania od siebie wzajemnie w różnych obszarach mi również sprawia olbrzymią satysfakcję. Bo poznaję ludzi, od których mogę się uczyć różnych rzeczy. Tu nie chodzi tylko o kwestie stricte sportowe, piłkarskie, boiskowe, ale też uczyć się mówić, uczyć się rozmawiać, uczyć się słuchać, uczyć się rozwiązywać trudności, problemy, konflikty, mediacje. Wiecie, takich obszarów życia jest cała masa. No i fajnie, jak mamy wokół siebie ludzi, z których można czerpać po prostu. Super. Na czacie się rozwija dyskusja na temat stereotypów. Malwina pyta, Bożeno, Ewo, powiedzcie, bo czy nie trenujecie, jakie stereotypy na temat seniorów, osób starszych upadają podczas treningów Walking Football. I widzę, że tutaj Beata włączyła się do dyskusji, że senior to już nic poza pójściem do lekarza czy kościoła nie jest w stanie zrobić. A prawda jest taka, jak powiedziała Bożena, że nie jeden senior zaliczyłby niejednego juniora. Mhm. To prawda. Czyli ta aktywność fizyczna, która potem no, fajnie przynosi owoce, że jednak osoby mają siłę, mają, no, mają też tę wytrzymałość fizyczną. Co jeszcze? Jakie stereotypy? Stereotyp, że nie da się osób starszych niczym z nowym zainteresować, bo tak jak Ci mówiłam, w mojej grupie treningowej jest kilka pań po 50 roku życia. Większość z nich nigdy nie miała do czynienia ze sportem. Jakby przygoda ze sportem zakończyła się na WF-ie w szkole, a jedna z moich koleżanek, Edyta, wprost mówi, ja to całe życie zwolnienie z WF-u miałam. I teraz dla nich to jest zupełnie nowy obszar. One po 50 weszły w zupełnie nowy obszar. I to już nie jest kwestia tylko i wyłącznie sprawności fizycznej, ale to jest kwestia gotowości do uczenia się. Bo ty się musisz nauczyć pewnych pojęć, pewnych nazw, sposobu poruszania się, rozumienia gry tak zwanego, nie będziemy tu teraz tego pojęcia rozwijać, zapamiętać, że jak tu jest piłka, to ja muszę iść tu, a jak piłka jest tu, to ja muszę iść tu, a że jak gram tutaj, to muszę się zachowywać tak i tak, a jak gram tutaj, to jest naprawdę bardzo wymagający proces edukacyjny. I do tego taki, który oprócz tego, że angażuje twój mózg, to jeszcze angażuje całe twoje ciało, więc zobacz, jak holistycznie tutaj trzeba do tego tematu podejść. I te dziewczyny przychodzą i one chcą się uczyć. Ewa, a dlaczego tak? To nie jest już tak, że trener powie, zrób to w ten sposób. Okej, ale ty mi wytłumacz, dlaczego ja mam to tak zrobić i po co ja mam to robić. Musi być sens. Dokładnie. Dokładnie, poza tym, wiecie, przepraszam, ja tylko jedno zdanie. Ja mając przyjemność prowadzenia zajęć właśnie takich na zdrowy kręgosłup i jak gdyby, żeby ci seniorzy byli bardziej aktywni, czyli ta ich ruchomość, która właśnie się zakończyła na etapie szkoły podstawowej wychowania fizycznego, to myślę, że psychika bardzo dużo robi i myślę, że my jako trenerzy właśnie to jest to, jacy my jesteśmy, co pokazujemy i dajemy do zrozumienia, że tak naprawdę to ten wiek to jest tylko PESEL, nic więcej. I jak swoją postawą, no ja przynajmniej już no nie mam już 20 lat, bo już tak jak powiedziałam wcześniej, ile mam, więc ja jestem taką inspiracją od 5 lat ponad, prowadzę zajęcia z seniorami u siebie w swoim mieście, w Zgierskim Centrum Seniora i to są wszyscy ludzie, którzy mają powyżej 60 lat, oczywiście i 70 i 80 też są tacy seniorzy. I powiem Wam, że ja jak zaczynałam, to było dokładnie tak samo jak z Walking Footballem. Były początki, gdzie jak ja zgłosiłam inicjatywę prowadzenia takich zajęć, to szczerze mówiąc to, co powiedziała Ewa na początku. Jak zobaczyłam tych seniorów, którzy przyszli, to mówię, kurczę, co ja mam z nimi robić? Co ja mam z nimi zrobić? Jak ja zobaczyłam, że ten to w ogóle jakiś tam, no prawda, różnorodność bardzo duża. Jak przeczytałam ankiety wcześniej przed zajęciami, no to mówię, kurde, jak ja tutaj mam zajęcia dla wszystkich zrobić, tak? Ale zrobiłam je fenomenalnie i sama byłam z siebie dumna, że w ogóle tak mi świetnie wyszło, a potem się okazało, że z grupki, która była najpierw tam 10 czy 15 osobowa, teraz są gromady ludzi, którzy ciągle krzyczą, że chcą więcej zajęć, ponieważ okazuje się, że no, liczba zajęć jest ograniczona, bo no, ja jestem jedna i te wszyscy chcą do mnie przychodzić na zajęcia i mamy są trzy grupy maksymalnie. Ja pracuję z ludźmi w tej chwili 20-paroosobowymi, chociaż były momenty, gdzie na Mosirze w Zgierzu prowadziłam grupy po 2-3 godziny, grupy po 100, prawie 100-osobowe, no ale nie da się z seniorami przy takich zajęciach poprowadzić. Fajnie by było, żebyśmy mieli 100 osób naraz chcących grać walking football, byłoby świetnie, bo moglibyśmy naprawdę fajne drużyny stworzyć. Natomiast tutaj no, trzeba z tymi ludźmi popracować w inny sposób, ale to pokazuje właśnie, że to my jesteśmy taką inspiracją. Jeżeli my pokażemy, że jednak można i właśnie we właściwy sposób podchodząc do tego wszystkiego, to myślę, że jesteśmy w stanie tak naprawdę każdą osobę w każdym wieku pobudzić do działania, ale zawsze no, musi być jakaś taka inspiracja, tak? O, właśnie. Przepraszam, bo się rozgadałam. Świetnie, no o to chodzi. Słuchajcie, Bożena, Ewo, jest Twoje pytanie też od Ani w kontekście tego przekonywania i właściwego podejścia. No, jakich argumentów używacie albo użyć, żeby przekonać te niechętne czy przestraszone osoby, które no, nie do końca wierzą w swoje możliwości? Co możemy motywować do spróbowania? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jak już ktoś przyjdzie na trening, to on już największy, najtrudniejszy krok ma za sobą. Okej. Okay. Czyli to wyjście. Jeżeli już ktoś przyszedł, to on już etap motywowania ma za sobą. Naprawdę, bo samo przyjście to jest często największa trudność. I teraz, jeśli już jest, my naprawdę bardzo mocno mamy wdrukowane takie przekonanie, czy ja jestem wystarczająco dobra. Trochę się tutaj bardziej skupię na kobietach, bo z nimi pracuję więcej, z mężczyznami pracuję nieco mniej. Ale u kobiet dominuje, czy jestem wystarczająco dobra. Jeżeli ja przychodzę na zajęcia i widzę dziewczyny, które grają dobrze, a ja dopiero zaczynam, to od razu jest: wiesz co, Ewa, ja się nie nadaję, za słaba jestem. Mówię: ty, ale tutaj nie ma punktacji. No, ale no nie, ale zobacz, ale nie, ja za słaba, ojoj. Więc to jest ta pierwsza obawa. Druga. Zawsze pytam. Cześć, jak wrażenia? Podobało ci się? Co dla ciebie było najfajniejsze? Z wrażeń dostaję zwrotkę: słuchaj, a czy ja sobie wystarczająco poradziłam? Ja mówię: ale to nie jest ocenianie, czy ty sobie poradziłaś wystarczająco dobrze, czy nie. Ja cię pytam o twoje wrażenia. Co czujesz? Co ci się podobało? A może to ci się nie podobało? Jak ci było z nami? No, nie no, tak to fajnie. Ale myślisz, że jestem wystarczająco dobra, żeby tu przychodzić? I wiesz, jest ten taki lęk, czy ja jestem wystarczająco dobra. Ja nie mam pojęcia, jak to jest u panów. U pań ja się z tym, kurczę, bardzo często spotykam. I tutaj to przełamanie tego pytania, takie przekonanie tej osoby: skoro tu jesteś, to znaczy, że jesteś wystarczająco dobry. Już. To, że oczekują niesłychanie szybkich postępów, bo porównują się do tych, którzy grają lepiej. I teraz tłumaczenie. Słuchaj, Martyna ma lat 45, gra w piłkę od 5 roku życia. Ty masz lat 58, grasz w piłkę od miesiąca. Nie porównuj się do Martyny. Nigdy w życiu nie dorównasz Martynie. I to zupełnie nie o to w tym chodzi, żebyś ty jej dorównała. No bo trzeba mieć świadomość tego, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale ty siebie teraz porównaj do siebie sprzed miesiąca i powiedz mi, jest postęp? Czy ta piłka już chociaż trochę leci w tą stronę, w jaką ty chcesz, żeby ona leciała? No, leci. Ja mówię: dobra, super. Czy jesteś w stanie skłon wykonać 3 cm głębiej, niż wykonywałaś go miesiąc temu? No tak. Ekstra. Czy jesteś w stanie przyjąć chociaż co 5. podanie od koleżanki? No już tak. Ja mówię: no i super. Jest progres? No jest. Warto przychodzić? No warto. No ja mogę powiedzieć, że byłam jedną z takich, które pewnie zadawały pytania. Nie... O dobra, okej. Ale ja grając, no już chyba z 3 lata można powiedzieć teraz, jak tak sobie myślę, że chyba około 3 lat już gram tą piłeczkę, no to ja teraz sama widzę, jak ogromny postęp zrobiłam, kiedy byłam po raz pierwszy na treningu, a jak gram teraz. No myślę, że pani trener mogłaby się wypowiedzieć w tym temacie, więc ja jak gdyby nie będę dalej tego rozwijać. Ale ogólnie jeszcze do tego, co Ewa powiedziała, faktycznie w większości to panie starają się właśnie przychodzić na tego typu zajęcia. Ja mając doświadczenie właśnie z seniorami przy tych zajęciach dla nich zdrowotnych, no to też dopiero powiem Państwu, że dopiero od roku widzę, że panie zaczynają sprowadzać swoich partnerów, mężów, kolegów, właśnie pokazując im, oni oczywiście przychodzą tak troszkę, dobrze, to ja popatrzę, zobaczę, o, jak nie ma facetów, to nie przychodzę, ale jak widzą, że gdzieś jest jakiś facet, a dobra, no to ja przyjdę, jak już powiem wam, że jak już przychodzą i widzą, że jest fajnie, miło i przyjemnie i można naprawdę się fajnie pobawić wspólnie, bo to ma być też nie tylko na zasadzie takiego stricte treningu, tylko to ma być właśnie taka wspólna zabawa, żebyśmy wszyscy czuli się dobrze we własnym gronie. Tu nie chodzi o wiadomo, że grając w piłkę, no to jest pewna rywalizacja, bo jak wchodzimy na boisko, każdy chce wygrać, ale tak naprawdę to my jesteśmy taką, no ja to nazywam jedną wielką rodziną walking footballową i to jest fajne i myślę, że trzeba zarażać tym ludzi, bo to jest naprawdę fenomenalne. Ja się tym zaraziłam i raczej analizowałam swoje kwestie, że może dobra, chyba jednak już za stara jestem i może dajmy spokój, ale nie, to chyba jednak nie da rady, no ja chyba umrę po prostu i tam mnie z piłką i razem z kimonem pochowają chyba, tak to będzie wyglądało, mówiąc żartobliwie. A ja bym chciała jeszcze podpytać o takie rzeczy jak te zasady, bo to Ewo, że trener potrafi przeprowadzić taką fajną rozmowę, która cię zmotywuje i sprawi, że ty będziesz chciała przychodzić dalej, to jedno, ale drugie to takie zasady, które wspierają budowanie zespołu, nie? Czy miałaś jakąś taką sytuację, kiedy zespół był wyjątkowo trudny, a może trzeba było zacząć od, nie wiem, skrócenia jakiegoś dystansu, żeby też osoby się poczuły swobodniej. Wiesz co, różne są sytuacje, tak? To jest praca z ludźmi. Podziel się, opowiedz nam trochę. Wiesz, do jakiej grupy idziesz, no to musisz trochę się spodziewać różnych sytuacji, to jest dla mnie samej też niektóre były zaskakujące. Prowadziłam też tak gościnnie zajęcia. To nawet nie walking football, tylko bardziej zajęcia rekreacyjno-gimnastyczne z elementami piłki, po prostu. I myślę, że kiedy, to tak jeszcze wtrącę, tylko kiedy konstruujemy tę naszą ofertę, to nie zawsze musimy używać pojęcia walking football. Okej. Możemy to nazwać zajęcia rekreacyjne z elementami piłki nożnej. Zajęcia ruchome z piłką. Tu naprawdę, to też trochę jak nazywamy pewne rzeczy, będzie decydowało o tym, do kogo trafimy i jak trafimy, więc nie przywiązujmy się aż tak bardzo do tego pojęcia walking football, zwłaszcza, że wiesz, w tej grupie wiekowej 70 lat to hasło walking football nic nie powie. Więc wtedy już nawet lepiej mówić piłka nożna chodzona, czy tak. Ale trafiłam do SOW-y, to jest ośrodek Uniwersytetu Łódzkiego dla byłych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. I to jest taki ośrodek dziennego pobytu, chyba tak to mogę ująć. Ta instytucja dopiero powstała, ona tak naprawdę dopiero zaczyna się rozwijać, ale już tam jakieś zajęcia były prowadzone. I też koleżanka zapytała, czy przyjdę, czy poprowadzę, jeszcze jasne, nie ma problemu. I faktycznie były 4 panie, seniorki, to takie gdzieś koło 70, myślę. No i zaczęło się przedstawianie i ja słyszę, pani profesor, doktor habilitowana, to padaj mi nazwisko. Myślę sobie, jest dobrze, ja z tym magistrem, kurna, słabiutko. Druga pani, pani doktor zwyczajna, też pada imię i nazwisko i tych tytułów naukowych jeszcze się trochę przewinęło. Ja sobie myślę, no dobra, to jak ja mam teraz prowadzić zajęcie, wiedzieć, co mamy robić, zwracając się do każdej z nich za każdym razem pełnym tytułem naukowym. To jest po prostu nie do zrobienia. Więc trochę idąc na żywioł, powiedziałam, bardzo się cieszę, że mam zaszczyt poprowadzić zajęcia w tak szacownym gronie, ale mam prośbę, na potrzeby tych zajęć mówmy sobie po imieniu. Będzie nam szybciej, będzie nam łatwiej, będzie nam wygodniej, bo inaczej będzie nam bardzo trudno dobrze się w tych zajęciach czuć, mówiąc do siebie tytułami, imionami i nazwiskami. No i panie powiedziały, no dobra, zgoda. I faktycznie przez 1,5 godziny była Kryśka, Helena, Ewka, Olka, ale zajęcia się skończyły, panie już później przychodziły do innych zajęć i powrót do tytułów naukowych. Więc wiesz, to jest kwestia środowiskowa, tak? Kulturowa. ale szanuję to, że zgodziły się na ten czas odstąpić od pewnych uwarunkowań kulturowych, do których były przyzwyczajone, więc to się też da zrobić. Super. I to też jest bardzo, bardzo fajny trening innego podejścia, poczucia się kryśką przez te 1,5 godziny, nie? Kiedy sobie podajemy, super. A czy były takie zasady, które na przykład grupa wynegocjowała dla siebie i musiałaś jako trenerka rozważyć? Grupa przyszła i mówi: Ewa, słuchaj, no mamy tutaj taką propozycję, że to i to, i to, i to, i to. Coś tak. Wiesz co, to się zdarza. Ja nie podjęłam teraz konkretów. Okay. Natomiast wydaje mi się, że to w ogóle jest bardzo ważne, jak chcesz mieć grupę, zależy ci na tym, żeby ona trwała, bo to jakby też jest cel prowadzenia takich zajęć, trwanie grupy. Że ty musisz cały czas na potrzeby tej grupy odpowiadać. To nie może być tak, że ty tutaj jesteś, prawda, panią trenerką, czy panem trenerem, przychodzisz, że robimy tak, tak i tak, koniec. To się nie uda. To się po prostu nie uda. Więc ty musisz mieć sobie taką gotowość, okej, spoko, spróbujmy, zobaczmy. Macie jakiś pomysł? Dawajcie, sprawdzimy, potestujemy. Wiadomo, jedne pomysły się sprawdzą bardziej, inne nie, ale zdecydowanie część tej swojej odpowiedzialności oddaj jako trener, jako trenerka. Super. To są dorośli ludzie. Ty im też musisz zaufać, że oni wiedzą, że oni pewne rzeczy potrafią. To też robią się takie trochę grupy samopomocowe. Jak jechałyśmy na Majorkę, to nie było tak, że jako trenerka ja musiałam się zająć zakupem noclegów, biletów lotniczych, strojami i całą resztą. No nie, ta robota została podzielona między nas wszystkie. Ty odpowiadasz za ubezpieczenie, bo prowadzisz kancelarię brokerską, więc się na tym znasz, więc dobierzesz nam to, co najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Ty świetnie znasz języki, więc komunikujesz się z organizatorami, bo tam cała korespondencja w języku angielskim. Ty umiesz organizować takie rzeczy jak podróże, więc zorientuj się, jakie hotele, noclegi, ceny, porównanie, bukowanie. I wiesz, jak taką odpowiedzialność, nawet za organizację takiego wyjazdu, który dla kilkunastu osób jest już jakąś logistyką, i ta odpowiedzialność się też rozkłada na ileś osób, to też jest fajne, bo po pierwsze, to nie jest tak, że spoczywa to na barkach jednej osoby i ona po organizacji jednej takiej imprezy jest już tak wypalona, że nigdy więcej żadnej nie zorganizuje. Po drugie, no jednak bierzemy odpowiedzialność za siebie i za wszystkie inne osoby, przynajmniej w tym kawałku, który ja mam ogarnąć. Po trzecie, satysfakcja z tego, że ten wyjazd doszedł do skutku, że jedziemy, że gramy, jest naszą wspólną satysfakcją, a nie tym, że ktoś mi to po prostu dał. Po czwarte, ogranicza to tak zwane pretensje, że coś było nie tak. No bo trochę spala zespół. Oczywiście, i spala zespół, dokładnie. Masz rację, Kasia, o to chodzi. Fajnie, że nas słyszysz wreszcie. Tak, cieszymy się. Super. Mamy pytanie. Nie wiem, jak to ładnie ubrać w słowa, ale mam pytanie dotyczące ścieżki kariery. Czy jest możliwa? Ścieżka kariery? Tak, ścieżka kariery. Czy jest możliwa? To jest moje pytanie. Ja miałam na myśli to, czy zawodnicy z lokalnych drużyn Walking Footballu mogą startować do reprezentacji, bo z tego, co mówiłaś, taka reprezentacja istnieje. O, proszę. I czy organizujesz... Czyli jednak cel jakiś taki był. To może moje trochę takie pytanie jest zbyt mocne, ale mam pewne doświadczenie w pracy w klubie piłkarskim i takie ścieżki kariery przynajmniej w klubach dla dzieci są. Więc moje pytanie, czy to też wygląda tak u was? Poczekaj, bo teraz tak... Za dużej tej ścieżki kariery nie ma. My dopiero budujemy zaraz z Jarkiem przy stowarzyszeniu te reprezentacje. Mamy reprezentację panów 50+, reprezentację panów 60+, reprezentację pań 40+ i 50+. Przy czym Jak do tej pory to było raptem 2 czy 3 takie międzypaństwowe mecze czy turnieje, w których jako reprezentacji braliśmy udział, bo to też jest dość skomplikowany proces. Szczerze, z Jarkiem się w ogóle zastanawiamy, czy budowanie reprezentacji ma sens, dlatego że jeżeli mówimy, że walking football jest włączający, a reprezentacja sama z siebie jest ekskluzywna, czyli wyłączająca, no to trochę mamy tu zaprzeczenie wzajemne. Z drugiej strony, jakby mi dane było dostąpić zaszczytu grania w reprezentacji 40 i 50+, plus, więc koszulka, orzełek, hymn zagrany przed meczem, no to wiecie, to są takie emocje, że tego się nie da z niczym porównać. Więc rezygnowanie całkowite z budowania reprezentacji, no to jest trochę pozbawienie tych osób, które grają w walking football, w ogóle szansy na to, żeby coś takiego przeżyć. Więc tutaj z poziomu stowarzyszenia, które gdzieś czuwa nad rozwojem walking footballu, jesteśmy tak trochę na rozdrożu. Mhm. Czy robić te reprezentacje, czy ich nie robić? Jeśli je robić, to jak je robić? Jeśli powoływać do reprezentacji, to według jakich kryteriów? Mm-hmm. Więc widzicie, że tutaj się mnożą pytania, tak? Tak. Są kraje, gdzie nie ma reprezentacji. Niemcy, Holandia. Oni nie budują reprezentacji. Nawet te stowarzyszenia, które jakby sprawują pieczę nad rozwojem walking footballu w tych krajach, to jakby szefowie tych stowarzyszeń mówią, my nie chcemy tego robić, bo to jest wykluczające. Więc my nie będziemy tego robić. My nie będziemy robić reprezentacji. Mhm. I też ma to sens. No to jest my na razie te reprezentacje robimy. Aha. Szukamy rozwiązań, szukamy pomysłu na to, jak, według jakich kryteriów. Mhm. To jest trudne. Ale z drugiej strony wiemy, że przeżycie takiego meczu, takiego spotkania, to samo w sobie jest tak wspaniałe doświadczenie, choćby nawet tylko raz, że choćby tylko dlatego, żeby tym osobom dać szansę, chociaż raz to przeżyć, zobaczyć te łzy przy tym mazurku Dąbrowskiego, no to warto, nie? Mnie nawet teraz ciarki przeszły, jak powiedziałaś o mazurku Dąbrowskiego. Więc... Tak, to jest ogromne przeżycie, to jest prawda, naprawdę. To jest zupełnie coś innego niż granie meczów takich ligowych czy pomiędzy zespołami, to jest zupełnie coś innego. Tego się nie da po prostu opisać, to trzeba przeżyć samemu. Mhm. Z ciekawości, jakie kraje mają reprezentację? Reprezentację ma Anglia, Walia, Irlandia, Litwa. O, Litwa. Mhm. Okay. Szwecja, Norwegia. Nie wiem, jak południe Europy, powiem szczerze. Ale już możemy Was zaprosić do Mławy 2-4 sierpnia. Będzie turniej reprezentacji kobiecych. Ma być 6 reprezentacji, w tym polska reprezentacja. Mają być właśnie Angielki, Walijki, chyba Francuski, z tego co wiem, Litwinki. Więc będzie okazja zobaczyć takie międzynarodowe wydarzenie. Przy czym to też piękne jest to, że po meczu to jest po prostu fiesta, tak? To jest wspólna zabawa, to jest wspólny taniec na boisku obu zespołów, także tutaj ten wątek integracyjny jest zawsze gdzieś też nadrzędny, tak? To są od razu lajki na Facebooku, zapraszanie do znajomych, przesyłanie sobie zdjęć, prawienie komplementów, well played, well, wonderful team, na ile kto ten angielski zna i potrafi, ale wiesz, żeby piątkę przybić, to wystarczy. Każdy poziom angielskiego satysfakcjonujący. Jeszcze pytanie o przyszłość. Tak się, jakie plany, jakie marzenia, jakie szanse, może dzięki innowacji, a może nie, bo zupełnie nowe pomysły. Wiesz co, szanse. Szanse i marzenia. No, nie będę ukrywać, jakby celem jest dobicie do Anglii 1000 klubów, u nas kilkanaście, tak? Więc jakby tutaj perspektywy rozwoju są dość szerokie. Mhm. W tej chwili współpracujemy, rozpoczęliśmy w zasadzie współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, który też w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju, która lada chwila ma się ukazać, zawarł zapisy dotyczące upowszechniania piłki nożnej wśród różnych grup wiekowych, łącznie tam chyba jest nawet wplecione zdanie Walking Football, więc wiem już, że PZPN zamierza ten nasz podręcznik wydrukować i wysłać do klubów. Oczywiście jakby wysłanie podręcznika to nie jest rozwiązanie jakby problemu, tak? I to nie spowoduje, że nagle wszystkie kluby zaczną tworzyć takie sekcje, ale trochę jesteśmy na etapie siania idei, na etapie siania innowacji, siania pomysłu. Te zbiory będą, ale one będą za jakiś czas. Oferujemy coś nowego, oferujemy coś wbrew pozorom wcale nie tak łatwego do wprowadzenia i do wdrożenia, ale fajnie, że PZPN chce się w to włączyć, chce z tym współuczestniczyć. No to jest taki jakby naturalny partner, tak? Zastanawiamy, szukamy cały czas też oczywiście środków na szkolenia dla trenerów, bo jakby bez tego nie ruszymy dalej. Boiska super, pachołki, piłki, bramki, tak jak mówiłam, to są technikalia, ale tu kluczowi, absolutnie kluczowi są ludzie. Bez ludzi tego nie zrobimy. Czy taki plan na taką akademię u was jest? Jest. Trenerzy przyjeżdżali, uczyli się od was. Jest i bardzo chcielibyśmy to zrobić, tylko no tak jak wiadomo, to też nie jest tak, że walking football jest naszym życiem zawodowym. Każdy i każda z nas zawodowo pracuje gdzie indziej. Ja pracuję w ośrodku wsparcia ekonomii społecznej, pracuję z przedsiębiorstwami społecznymi, z organizacjami pozarządowymi, z jednostkami samorządu terytorialnego też i oczywiście tu też sieję walking football, na ile tylko jestem w stanie i mówię o nim i pokazuję go jako sposób na rozwiązywanie pewnych problemów społecznych, bo też tak do tego podchodzę. Ale mówię, no każdy z nas pracuje zawodowo gdzie indziej i ten walking football jest hobby, jest naszą pasją, ale pasją robioną po godzinach, więc siłą rzeczy no też mamy ograniczony czas, który możemy poświęcić. To też jeszcze jak w takich tipach pytałaś na prowadzenie zajęć, to po pierwsze to muszą być zajęcia prowadzone w stałe dni i w stałe godziny. To są zajęcia skierowane do osób, które w większości jeszcze pracują zawodowo, mają zobowiązania, ci młodsi wobec dzieci, ci starsi wobec swoich jeszcze starszych rodziców i krewnych, czyli kolejne osoby zależne. I tak naprawdę wygospodarowanie tych 2 godzin na trening, no to jest też pewna logistyka w życiu domowym. I my to też musimy uwzględnić, że nie może być tak, że raz będzie trening w poniedziałek, raz będzie w czwartek, raz będzie w niedzielę, raz będzie o 19:00, raz o 4:00, raz o 21:00. To jednak wymaga to pewnej stałości, tego zorganizowania sobie tego życia zawodowo, rodzinnego, żeby móc w tym uczestniczyć. I my mamy świadomość tego, że to jest trudne. Tak jak w Anglii, jak obserwuję angielskie grupy, tam jednak dużo więcej osób takich już mocno senioralnych ćwiczących, więc tamte zajęcia się odbywają o 10:00 rano, o 13:00, o 12:00 w południe, ale tutaj, kiedy jednak na ten moment większość tych osób to są osoby, które nadal są aktywne zawodowo, no nie możesz zrobić zajęć o 10:00. To musi być 17:00, najwcześniej, za wcześnie, raczej 19:00. My trenujemy w środę między 19:00 a 21:00. I to już od kilku lat są to środy. Żeby to już było wiadome, tak? Że w środę babcia z wnukiem nie zostanie, bo ona idzie na piłkę. Oczywista oczywistość. Cała rodzina już jest przyzwyczajona i przygotowana. Dziadek idzie na piłkę, mama idzie na piłkę. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa? Zachęcamy. Mamy jeszcze moment. Ja mam pytanie. Chciałam Cię, Ewo, zapytać jeszcze o Twoje doświadczenia jako innowatorki społecznej, bo my w Inkubatorze Innowacji Społecznych Generator Dostępności jesteśmy w takim momencie, że właśnie się dowiedzieliśmy, że nasz kolejny projekt na kolejną edycję Inkubatorów został pozytywnie oceniony i będziemy go... Gratuluję. Dziękujemy. Będziemy go od stycznia realizować, więc... Będzie tam jeszcze więcej ciekawej oferty, różnych szans i możliwości dla innowatorów społecznych. I właśnie chciałam zapytać o takie Twoje przesłanie dla przyszłych innowatorów, wynikające z Twoich doświadczeń. Co byś im powiedziała po tym całym, długim procesie eksperymentowania z innowacjami społecznymi? To jest tak, proces jest długi, trudny i żmudny, ale warto. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie ma co się bać, bo my też jakby proponując ten walking football, my też nie byliśmy do końca przekonani, na ile to jest innowacja, tak? No tak jak mówiłam, wszyscy znają piłkę nożną. My tylko proponujemy alternatywne podejście. Ale czy to można od razu nazwać innowacją? Sami nie byliśmy o tym tak do końca przekonani. Jakby zaczęcie tego projektu związanego z podręcznikiem, no też było taką okazją do takich szeroko rozumianych partnerstw i współpracy różnych osób, różnych grup, różnych interesariuszy, więc ja zdecydowanie polecam, tak? I też, no też to, że drodzy innowatorzy, nie będziecie z tym sami. Tu cały zespół projektowy będzie służył wsparciem i pomocą i to w odpowiedzi na, wydawałoby się, najdurniejsze pytania. W związku z tym naprawdę warto i wręcz trzeba. Super. Że będą u Was pomysły na kolejne działania. Wiesz co, namawiam dziewczyny, z którymi robiłyśmy projekt, który się z kolei nazywał Kobiety na pływanie. Dziewczyny zaczęły go robić pod patronatem Klubu Sportowego Kontra, też w ramach takiego lokalnego programu mikrograntów, a wyszło to tak, że mają już swoją fundację Pływajmy Razem. I one z kolei zaproponowały uczenie kobiet pływania. No i teraz wydawałoby się, dobra, uczenie pływania nie jest innowacją. To trochę jak z piłką nożną, nie? A tutaj po prostu było zupełnie nowe podejście. Po pierwsze takie, że uczenie w grupach, a nie indywidualnych. Po drugie uczenie grup z samych kobiet, czyli niwelowanie tego poczucia lęku, wstydu. Wiesz, musisz się ubrać w kostium, w grupie, więc tutaj się okazało, że to, że w grupie były te zajęcia, to grupa sama się motywowała, czyli oprócz tego tej instruktorki, która motywowała, to też dziewczyny między sobą, dawaj, dasz radę, ej, zobacz, bo wiesz, jak masz machać tymi nogami, no tak jakbyś pająka strzepywała, wiesz, i takie komunikaty, czyli przekaz trenerki, okej, ale też to, że dziewczyny same sobie, ja też brałam udział w tych zajęciach, nauczyłam się pływać grubo po 40, więc też wow. I też właśnie namawiam dziewczyny z fundacji Spójrzmy Razem, spiszcie to. Spiszcie to, to jest też bezcenny materiał. A kiedy miasto się pochwaliło, że jest taki projekt mikrograntowy, to na 20 miejsc spłynęło w ciągu godziny 1200 zgłoszeń. Zapytały się wszystkie skrzynki mailowe, telefon, Facebook, wszystko się po prostu zapchało. To świadczy też o potrzebie, tak? Jak ona jest ogromna. A zajęcia się zaczynają od tego, że spotykamy się w holu i uczymy się, jak założyć opaskę, jak przejść przez bramki. Wiesz, dla kogoś, kto nigdy w życiu nie był na basenie, to wcale nie jest takie oczywiste. Jak otworzyć tą zdymaną szafkę. Jasne. Jak tu logistykę rozłożyć. Oj. Kurde, tak kiedy się jak w to przebrać, ubrać. Bardzo się cieszę i myślę, że Malwina też, że to doświadczenie wasze kiełkuje tak, że zarażasz kolejne osoby, motywujesz do tego, żeby spisywać to doświadczenie i próbować swoich sił w konkursach. Ja myślę, że to jest super. No i bardzo w ogóle trzymam kciuki za to, żeby też Walking Football był w Poznaniu na przykład, bo w Poznaniu, jak nie skorygowałaś ostatnio piłkarki mamy. Ale... Z Jagodą Weiss, z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jagoda odpowiada za piłkę kobiecą. Ja cały czas przekonuję Jagodę, zrób coś, to warto, to trzeba. Jagoda cały czas mówi, dobra Ewka, ja tylko będę mieć chwilę i ogarnę temat. Na razie się jeszcze to nie udało zrobić, ale myślę, że to jest kwestia czasu, no po prostu. Drodzy Państwo, ostatni moment na pytania, które jeszcze nie padły. Mamy ostatnie 15 minut. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć, może macie ochotę podzielić swoimi wrażeniami, niekoniecznie w formie pytania właśnie, to zachęcamy, żeby ten głos zabrać. To jest ten moment. Ja mogę się podzielić swoimi wrażeniami. Dzień dobry. Pisałam wcześniej na czacie, teraz mogę się podzielić wrażeniami. Po pierwsze, ma Pani super głos i wspaniale się tego słucha. A po drugie, jakby, no wow. Ja nie jestem fanką piłki nożnej, ja ze sportów amatorskich to bardziej siatkówkę, ale rzeczywiście jak tego słucham, to miałam ochotę rzeczywiście skrzyknąć drużynę i mam nadzieję, że przynajmniej część osób, które tutaj są, jakby dołączy się do mojej siatkarskiej drużyny amatorskiej, ponieważ jakby bardzo fajne jest takie podejście, że nie musimy być profesjonalistami jakiejś każdej dziedzinie życia, żeby zabrać się za coś i żeby się tym cieszyć. Jakby to mi się strasznie podoba, że jakby w każdym momencie jest czas i przestrzeń na to, żeby robić to, co się lubi, i to wcale nie oznacza, że musimy być jakby super. A mam wrażenie, że gdzieś coś takiego trochę tak pokutuje, że jak już za coś się zabieramy, to nagle powinnyśmy być w tym najlepszym na świecie. Bardzo mi się podoba takie podejście, że możemy spróbować swoich sił właśnie w każdym wieku. Jeżeli nam to sprawia przyjemność, nie musimy być najlepsze w drużynie i ważne, żeby to było gdzieś tam dla nas fajne. Więc jeśli chodzi o mnie, to myślę, że gdzieś z tym przesłaniem wyjdę. Wiesz co, bo to jest też trochę tak, Ania, że nie możesz czekać, aż ktoś coś zrobi dla ciebie. Więc jak coś chcesz, to po prostu sobie to zrób. Sobie to zorganizuj, poszukaj sobie ludzi, którzy też mają podobną potrzebę do twojej i po prostu tu zrób, bo jakby z samego czekania niewiele się wydarzy w tym temacie. Więc okej, chcę mieć swoją ekipę siatkówki, to szukam innych dziewczyn, które lubią siatkówkę i zaczynamy grać w siatkówkę. I tyle, a jak zaczynam drążyć temat, to nagle się okazuje, że jeszcze przyjaciółka Heleny też by chciała i bratowa Krzyśka też by chciała i się okazuje, że jest coraz więcej. I wtedy jest super, no. Mogę Was przy okazji zaprosić do Łodzi na 9 grudnia. Wrzucę zaraz na czat może link. Na taką konferencję Gram, Trenuję, Zarządzam, Sędziuję. To jest owoc projektu, który mam zaszczyt koordynować, Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie. I tam też jest okazja spotkania różnych osób, które w sporcie działają w bardzo różnych obszarach, bo i w obszarze zarządzania, i trenerstwa, i fizjoterapii, i pracy z mediami. I też trochę się poinspirowania, podzielenia doświadczeniami, nauczenia się czegoś. No bo najwięcej zyskujemy, jak po prostu mamy możliwość pogadać ze sobą. Trochę to jest taka taka rzecz, o której zapominamy często, a mi się wydaje, że jak ludzie ze sobą rozmawiają, to właśnie wtedy najwięcej ze sobą najwięcej czerpią, najwięcej się uczą w rozmowie właśnie, w poznawaniu się wzajemnym. O, Ewo pewnie wrzuć link nam i też widzę, że Olga wrzuciła link do innowacji, więc jeżeli Państwo, ktoś z Państwa nie miał okazji jeszcze się zapoznać z manualem, to zachęcamy, bardzo zachęcamy, można go tutaj pobrać, a tu jest poniżej link od Ewy. No dobrze, czy jeszcze jakieś wolne głosy? Pytania, wrażenia? Jeśli nie, to będziemy pomału finiszować. Jak uważnie obserwuję, sprawdzam. Nie ma, nie ma. Super. No to bardzo dziękujemy. Ewo, ja Ci bardzo dziękuję za tę świetną rozmowę i za te kilka rozmów ostatnich przed tym spotkaniem. Dziękujemy Państwu za wieczór. Przypominamy o tym, że w przyszłym tygodniu, w kolejnych tygodniach będą kolejne webinary na temat kolejnych innowacji z innymi innowatorami, z innymi prowadzącymi, więc warto rozsyłać w świat. O, Ewa wpisała jeszcze mail do siebie, więc jeżeli jest też potrzeba kontaktu, macie Państwo ochotę napisać, pojechać na trening, zaprosić ekipę do siebie, no to można jak najbardziej. Tak, mail jest. Ode mnie to wszystko. Serdecznie dziękuję i życzymy Państwu spokojnego wieczoru i jeszcze na ostatnim oddechu o kolejnych webinarach od Olgi. Tak, serdecznie zapraszamy. Szczególnie, że kolejny webinar, który już w przyszłym tygodniu również skierowany jest do seniorów. Myślę, że no troszeczkę inna dziedzina, raczej na pewno inna dziedzina, ale równie ciekawa. Mniej rozdówkowa. Ale równie pomocna. Chodzi o asystenta sądowego, także zapraszamy 20. Poważniejszy temat. Poważniejszy temat, tak. Tak, 29 Olga o godzinie 11, tak? Mamy 11, tak. A ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że miałam zaszczyt z Wami tutaj spędzić te 2 godziny, podzielić się moją pasją, bo to zawsze mnie bardzo cieszą takie sytuacje, bo żyję tym, pasjonuję się tym, więc wiecie, to tak jakby naturalnie wychodzi. Zapraszam oczywiście do Łodzi, jest mój mail, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, chciałby o coś zapytać, to proszę się nie zawahajcie się go użyć. Dzięki piękne, trzymamy kciuki za Kontrę, za Walking Football, no i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia, do widzenia. Do zobaczenia, do 9.